Drużyna reprezentująca centrum wygrała dziecięcy turniej piłkarski katowickich dzielnic Zagraj na Bukowej, którego finał odbył się w przerwie sobotniego meczu GKS Katowice – Dolkan Ząbki. Finałowe spotkanie drużyn Centrum i Piotrowice było bardzo zacięte i zakończyło się remisem 1-1. W tej sytuacji zwycięzcę wyłoniły rzuty karne, które lepiej egzekwowali młodzi piłkarze z centrum, wygrywając 1-0. Wcześniej o awans do finału drużyny walczyły w Parku Kościuszki. Dzieciaki w 6 dzielnicach Katowic trenowały przez ostatnie 2 miesiące. Około 250 dzieciaków z 6 dzielnic wzięło udział w 42 treningach. Z tych dzielnic została wyłoniona reprezentacja, która dzisiaj gra w turnieju finałowym, a dwie najlepsze drużyny zagrają za jakieś 2 godziny na Bukowej w finałowym meczu. Dzieciaki potrzebują inspiracji, kogoś, kto ich zbierze, żeby mogły trenować, bo ten projekt był skierowany dla dzieciaków, które niestety nie mogą uczestniczyć w profesjonalnych treningach, bo ich rodziców nie stać lub nie mają czasu, nie mają możliwości zawieźć do klubu. W dzielnicach pod okiem opiekunów, koordynatorów w danej dzielnicy plus trenerów i piłkarzy z GKS-u Katowice dzieciaki miały szansę w półprofesjonalnych treningach poćwiczyć, sprawdzić swoje umiejętności, pobawić się, poznać w ogóle swoich kolegów i koleżanki z dzielnicy. Dzieciaki powinny być zadowolone, bo wszyscy dziś zostali nagrodzeni. Tak, tak, wszyscy dostali medale. Na pewno za rok będzie następna akcja i będziemy później powtarzać. Prócz rywalizacji sportowej przygotowano piknik rodzinny w ramach projektu Niewykorzystane kwalifikacje, szansa dla Załęża. Można się powspinać na ściance wspominaczkowej, jest kącik malucha, jest batut, jest malowanie twarzy, są różne konkurencje sportowe, jest też kącik zabaw dla rodziców z dziećmi. Z kolei organizatorom dzisiejszej...